Teraz w serwisie Historia Tajemnicza. W Porębie niedaleko Zawiercia giną psy. A przynajmniej jeden oficjalnie zaginął, co dziś potwierdziła nam policja. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie oskarżenie lokalnej społeczności. Kontrowersje budzić ma odławianie bezpańskich psów przez miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Prezes spółki deklaruje, że żaden pies nie został skrzywdzony, a zawierciańska policja prowadzi w tej sprawie czynności sprawdzające. Fatima Orlińska. Psy giną w tajemniczych okolicznościach, piszą w mediach społecznościowych mieszkańcy Poręby. O sprawie zrobiło się głośno po tym, gdy 6 stycznia sprzed sklepu przy ulicy Chopina został zabrany przez pracownika MPWiK uznany za bezpańskiego pies. Wtedy też jeden z klientów miał zadzwonić po służby miejskie, których zadaniem jest odławianie bezdomnych zwierząt. I to był ostatni raz, kiedy pies był widziany. Pracownik miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji miał odłowić psa, po czym nie dostarczył go do miejsca docelowego, czyli do schroniska, bądź też nie oddał go właścicielom, nie oddał tego psa właścicielom. Na chwilę obecną prowadzimy bardzo wzmożone czynności związane z wyjaśnieniem tej sytuacji, z wyjaśnieniem tego, czy doszło do popełnienia przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt. Zabezpieczamy dostępne monitoringi, które poddajemy wnikliwej analizie, jak również dokumentację. I tutaj chciałabym podkreślić, że zabezpieczamy dokumentację również z poprzednich lat. Bo jak mówi policja, pojawiają się informacje, że podobnych sytuacji mogło być więcej, na co wskazywać mogą również komentarze internautów. Oficjalnie jednak wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Teraz 12-letniego Jackiego szukają wszyscy, łącznie z pobliskimi schroniskami dla bezdomnych zwierząt. Dla nas jest to dziwne, że pies ginie w takich okolicznościach podczas przewozu do schroniska jeszcze prywatnym samochodem nieprzystosowanym do przewozu zwierząt. Dużo informacji mieliśmy na temat dziwnych sytuacji w gminie Poręba, która chciała chyba zaoszczędzić pieniądze na bezdomnych zwierzętach i te zwierzęta faktycznie do schronisk nie trafiały. Poszukiwany pies miał uciec swojemu opiekunowi po tym, jak wystraszył się huku fajerwerków. Próbę jego odłowienia potwierdza sam prezes spółki. Zakład wydał oświadczenie i deklaruje, że również bierze udział w poszukiwaniach. Całą wiedzę, którą posiadamy, opieramy na odpowiedzi naszego pracownika na notatce służbowej, którą nam złożył z przeprowadzonego zdarzenia, które miało miejsce. Z tej notatki służbowej wynika, że piesek po prostu podczas czynności odławiania uciekł. Sprawa została zgłoszona do prokuratury przez córkę właściciela tego pieska. Prowadzimy z prokuraturą, współpracujemy na tej zasadzie, że udostępniamy wszystkie dostępne materiały, udostępniamy nagrania z monitoringu, odpowiadamy na wszystkie pytania, które prokuratura nam przedstawia. Współpracujemy w kontekście poszukiwania tego psa. Zaginiony pies miał uciec w momencie przekładania go do odpowiedniej klatki. Jednocześnie prezes MPWiK w Porębie deklaruje, że jeżeli okaże się, iż doszło do przestępstwa wobec osoby odpowiedzialnej, zostaną wyciągnięte konsekwencje.